Ostatnio dużo mówi się o zakazie wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe oraz o obowiązku poruszania się tylko dwoma prawymi skrajnymi pasami ruchu przez te pojazdy na autostradach i drogach ekspresowych. Szczególnie interesuje mnie ta druga kwestia, bo 1,5 roku temu złożyłem w tej sprawie petycję. Na początku zajrzyjmy do konwencji o ruchu drogowym. Zgodnie z artykułem 25, jeżeli autostrada ma 3 lub więcej pasów przeznaczonych do ruchu w tym samym kierunku, kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków itd., zabrania się korzystać z innych pasów ruchu niż 2 pasów położonych przy krawędzi jezdni odpowiadającej kierunkowi ruchu. Kierunek ruchu to w naszym przypadku po prostu prawa strona. I moim zdaniem jest to po prostu rozsądne. 2 pasy w większości przypadków powinny wystarczyć, aby pojazdy ciężarowe mogły się wyprzedzać na takich drogach bez spowalniania innych pojazdów. Dlatego napisałem w tej sprawie petycję. Najpierw wydana została opinia przez Biuro Analiz Sejmowych. Przytoczono w niej m.in. przepis stanowiący, że korzystając z jezdni dwukierunkowej o co najmniej 4 pasach ruchu, należy zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Nie rozumiem, czemu tak wiele osób stosuje ten przepis do autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych. Przecież odnosi się on do jezdni dwukierunkowej. Chyba trzeba przypomnieć podstawowe pojęcia. Jest to poziom karty rowerowej. Droga. Jezdnia. A tak wygląda jezdnia dwukierunkowa, mająca 4 pasy ruchu. Do takiej jezdni odnosi się ten przepis. Przepis nie ma więc żadnego zastosowania do większości autostrad i dróg ekspresowych, na których mamy 2 jednokierunkowe jezdnie. Poza tym zauważono, że możliwe jest wprowadzenie takiego zakazu po prostu poprzez zastosowanie znaków drogowych, na przykład znaku F22. W lutym 2022 roku petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji. A oto pewien skrót tego posiedzenia z najciekawszymi moim zdaniem wypowiedziami. Autor petycji powołuje się także na konwencję o ruchu drogowym. Prosiłabym o to, abyśmy jako komisja wystąpili z dezyderatem, żeby ministra infrastruktury zapytać o to, jak on tę sytuację ocenia, a przede wszystkim, dlaczego do tej pory nie było takiego zapisu, który jest w konwencji wiedeńskiej w naszym polskim prawie. My oczywiście prowadziliśmy analizy tego zagadnienia, tego problemu. Braliśmy także pod uwagę, Szanowni Państwo, opinię prawną, która została sporządzona przez Biuro Legislacyjne w lutym 2021 roku w kontekście ścisłego dostosowania do artykułu 25 konwencji wiedeńskiej, czyli zmiana, która miałaby polegać wprost na wprowadzeniu zakazu poruszania się samochodów ciężarowych innymi niż 2 prawymi skrajnymi pasami ruchu na autostradach i drogach ekspresowych, które mają więcej niż 2 pasy ruchu, czyli 3 pasy i 4 pasy ruchu. Można osiągnąć cel wnioskowany w petycji bez zmiany przepisów prawa. Polskie przepisy prawa, konkretnie artykuł 16 prawa o ruchu drogowym, już w tej chwili pośrednio wdraża właśnie postanowienia artykułu 25 konwencji wiedeńskich. Wydaje mi się, że znowu mowa o ustępie 3 artykułu 16. Litości. On nie ma zastosowania dla dróg dwujezdniowych. Jeżeli korzysta z takiej drogi co najmniej o 4 pasach ruchu, to jest obowiązany zawsze zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Nie wiem, czy to bzdury, czy przejęzyczenie, ale nawet jeśli zastosujemy ten przepis do dróg dwujezdniowych, to przecież ten przepis dotyczy wszystkich pojazdów. Czy zatem nikt nie może jechać 3 pasem ruchu? Mamy bowiem, Szanowni Państwo, możliwość umieszczenia przez zarządcę ruchu znaku F20, który wskazuje wprost, że część drogi,
dany pas ruchu, tak, jest ograniczony tylko do określonych pojazdów. Graficznie taki znak na pewno Państwo, Szanowna Komisja też ma wiedzę, jest to znak na niebieskim polu pojazdu osobowego. Tych dróg, które byłyby rozpatrywane do wprowadzenia tego zakazu, czyli dróg, na których mamy 3 pasy ruchu i więcej, Szanowni Państwo, jest niespełna 300 km. Znaki, które w tej chwili już obowiązują, są wprowadzone do systemu prawnego, dają zarządcy ruchu możliwość wprowadzenia takich ograniczeń. Z takich ograniczeń zarządca skorzystał na odcinku 22 km. Tu chyba mowa o takim znaku, który po prostu zakazuje wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na każdym pasie ruchu. To jest coś innego niż obowiązek korzystania tylko z 2 pasów ruchu. A takich lub takich znaków na drogach A i S nie widziałem. W petycji mówimy o wprowadzaniu dalszych ograniczeń w systemie prawnym, które na tą chwilę w ocenie ministra infrastruktury nie są niezbędne. Dziękuję uprzejmie. Natomiast w perspektywie lat 25-30 na pewno tych dróg powstanie więcej. Warto ustalić, jaka jest perspektywa do roku 2025-2030, aby nie dochodziło do sytuacji, w której jakby ewentualne regulacje będą wchodziły post factum, bo lepiej pewne rzeczy wprowadzać zawczasu. I także postawić trzeba byłoby pytanie, dlaczego to takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone. Chciałabym zwrócić uwagę, że nawet plany rozbudowy sieci dróg, w tym sieci TNT, która jest z racji członkostwa w Unii Europejskiej niezwykle dla Polski istotna, nie wpłynie znacząco, albo nawet w ogóle nie wpłynie, tak, na liczbę kilometrów tych dróg, które mają 3 pasy i więcej. Dlaczego, Szanowni Państwo? Dlatego, że 3 pasy i więcej są rozwiązaniem, gdy mamy węzeł, gdy mamy krzyżowanie się kilku dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych, i tylko tam jest wprowadzana taka organizacja ruchu. Natomiast usztywnienie i wprowadzenie stałego zakazu, zwracam Państwa uwagę, że również w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym może odnieść odwrotny skutek, bo zdarzają się takie zdarzenia, gdzie rzeczywiście no jest potrzeba zajęcia i wyprzedzenia także tym pasem przez pojazd ciężarowy. Więc zwracam Państwa szczególną uwagę, że rozbudowa dróg, plan rozbudowy będzie obejmował drogi dwujezdniowe tych odcinków i dwupasmowe, tak? Przepraszam. Tych odcinków, gdzie będą 3 pasy ruchu i więcej, będzie stosunkowo mało, dlatego że są to rozwiązania przy węzłach, przy krzyżowaniu się dróg. Z pewnym zdziwieniem słucham Pani, bo przecież planowane jest na przykład rozbudowa autostrady A2 z Warszawy do Baranowa i są prace prowadzone nad poszerzeniem tej autostrady do 3 pasów, również być może na nowym odcinku autostrady A4 wokół Wrocławia też będą 3 pasy. Co za fascynująca dyskusja o przepisie z konwencji wiedeńskiej, którą przecież Rada Państwa prawie 40 lat temu uznała za słuszną. Może wypadałoby wypowiedzieć konwencję, a dopiero potem dyskutować, albo wypowiedzieć tylko część konwencji. Po pierwsze, dlaczego te przepisy nie są wpisane do polskiego prawa, to po pierwsze, a po drugie, nasz dezyderat być może też sprowokuje w ministerstwie i w instytucjach, które z Ministerstwem Infrastruktury współpracują, refleksję nad tym, jak bardzo nie egzekwowane jest w Polsce prawo o ruchu drogowym. Wystąpimy z dezyderantem do ministerstwa. Dziękuję bardzo. I tak się stało. W kwietniu 2022 roku komisja uchwaliła dezyderat, na który minister infrastruktury mimo upływu ponad roku nie udzielił jeszcze odpowiedzi. Ale to już nie ma znaczenia, ponieważ został opracowany projekt,
wprowadzający obowiązek korzystania jedynie z dwóch prawych skrajnych pasów ruchu przez samochody ciężarowe oraz zakaz wyprzedzania przez te pojazdy na drogach A i S, które posiadają dwa pasy ruchu w danym kierunku. Skąd taka nagła zmiana? Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych tylko do dwóch prawych pasów uważam za sensowne, ale nie widzę sensu w wprowadzaniu stałego zakazu wyprzedzania. Nie będę rozwodzić się na ten temat, ponieważ zgadzam się z Radkiem z kanału Autostrady Polska, który zrobił na ten temat świetny film. Jeśli nie widzieliście, to polecam. Zakaz wyprzedzania został już nieco rozmiękczony. Do projektu dodano warunek, że zakaz nie dotyczy wyprzedzania pojazdu jadącego z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych. Ciekawe, jak będzie to interpretowane. Przyjrzyjmy się ocenie skutków regulacji. Ze względu na pilny charakter procedowanych zmian, nie ma potrzeby przeprowadzania konsultacji. Nie przewiduje się przeprowadzania ewaluacji efektów projektowanych zmian z uwagi na ich jednoznacznie korzystne efekty dla obywateli. A czy przy tej okazji zostanie poprawione oznakowanie poziome na węzłach? W końcu przepis dotyczący dwóch pasów nie ma nakazywać zajmowania pasu włączania i wyłączania w obszarze węzłów. Obecnie oznakowanie poziome pasu włączania nie jest spójne. I nie zawsze jest oczywistym, czy nastąpi zmiana przekroju drogi, czy mamy po prostu zanikający pas włączania. Oto kilka przykładów. Do autostrady dochodzi dwupasowa łącznica. Skrajny prawy pas oddziela linia przerywana o krótkich przerwach. Ten pas wkrótce zanika, ale także obok jest taka linia i to od początku. Ten pas również zanika, choć dalej. Oznakowanie moim zdaniem jest poprawne. Jedziemy autostradą o dwóch pasach ruchu. Dochodzi dwupasowa łącznica. Tutaj mamy linię o krótkich przerwach. W pewnym momencie linia ta zmienia się w zwykłą linię przerywaną. Z oznakowania poziomego wynika, że mamy tu po prostu trzy równe sobie pasy ruchu. I nawet jest to prawda. Od tego miejsca autostrada ma trzy pasy ruchu i tylko z tych dwóch pasów ruchu będą mogły korzystać ciężarówki. Ostatni poprawny przykład. Dochodzą dwa pasy, linia o krótkich przerwach, a obok linia jednostronnie przekraczalna, która przechodzi w linię o krótkich przerwach. Tu wszystko jest czytelne. Teraz jedziemy drogą ekspresową. Dochodzi łącznica o dwóch pasach. Wszystkie pasy ruchu oddzielone są taką samą linią. Czy od tego momentu jezdnia będzie mieć cztery pasy ruchu, a pojazdy ciężarowe powinny w tym miejscu szykować się do zajęcia tych dwóch pasów? Nie, nie w kraju, w którym oznakowanie dróg jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Dwa prawe pasy ruchu zanikają. Gdyby w tym miejscu pojawiła się taka lub taka linia, to wątpliwości na pewno byłoby mniej. I to nie tylko dla pojazdów ciężarowych.